Witaj na kanale Rock Day. Wojtek wita serdecznie. Mówiłem tam kiedyś o harmonogramie ćwiczeń, o różnych wersjach, różnym sposobie dobierania tych ćwiczeń do szkolenia się w konkretnych rzeczach. Ten filmik, właśnie 10-minutowa rozgrzewka na Hammer On. Właśnie o co tutaj chodzi? Hammer On to jest jedna z dwóch. Znaczy jedna część z tego systemu legato, czyli legato płynięcia dźwięku. Hammer on natomiast jest wyizolowany z tej techniki. Uderzenie po prostu, uderzam raz piórkiem, na przykład kładę palec na trzecim progu, uderzam raz piórkiem, a palec na piątym progu albo na jakimkolwiek innym sam uderza, sam wydobywa dźwięk. Popatrzcie, ja uderzam tylko raz piórkiem. Więc dobra, tylko tak, ja tutaj coś wprowadzę, coś nowego, gdyż włączę metronom, spróbujemy zrobić 10-minutowa rozgrzewka, czyli to tak naprawdę jest troszeczkę do pogrania, ale właśnie tutaj o co mi chodzi, jeżeli włączę sobie metronom, minutnik, oczywiście metronom też, ale mi tutaj akurat, ja myślałem tutaj w tym momencie o minutniku, minutnik usuń, dajemy 10 minut, jak zadzwoni ten wariat, to kończymy ćwiczenie. Nie wiem, nie widać pewnie. W każdym razie, dobra. Zaczynamy z tradycyjnym pajączkiem. Fajnie byłoby na przesterze, on bardzo uwypukla nam ten hammer on. Po prostu gramy w poprzek gryfu, pierwszy palec, drugi, pierwszy, drugi, pierwszy, drugi. Można powiedzieć trochę głupio, że włączam sobie minutnik i gram i mówię, bo to wtedy nie będzie nabijało czasu, ale właśnie warto sobie zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy postanowione, gramy to i to, to kolejne ćwiczenia zmieniamy jak najszybciej, żeby nie tracić czasu. A teraz może bym zagrał może pierwszym palcem, nie wiem, zastanówmy się. Nie, po prostu mamy 10 minut i mamy przez 10 minut grać. Jeszcze kolejna jest uwaga taka, że tutaj tłumię nadgarstkiem prawą ręką oczywiście. Cholera. Nic mi tu nie wybrzmiewa. A poza tym druga sprawa, jeżeli zaczniemy grać wolno, to też nie wszystkie te ćwiczenia, które ja tutaj pokazuję, zagramy. Docelowym waszym tempem byłoby chociażby takie. Żeby to było, bo jeżeli gramy wolno, czas nam mija, oczywiście na początku trzeba zagrać to w takim wolnym tempie, bo później po prostu będziemy zwiększać, ważne dlatego jest metronom, czyli na przykład bierzemy tempo 60 i gramy w tym tempie 60, później przez te 10 minut, później zdajemy tempo 70, gramy przez te 10 minut w tempie 70 wszystkie te ćwiczenia. Oczywiście jeżeli nam coś nie wychodzi w stylu nie wyrabiamy się w czasie, to musimy zwolnić, bo gramy dopiero wtedy, podnosimy tempo metronomu, jeżeli dobrze nam wychodzi, tylko wtedy podnosimy tempo. Dobra, następne na przykład ćwiczenie byłoby takie, że gram pierwszym i trzecim palcem też w poprzygrywku. Możemy skończyć 12, 14 ostatni. Następne teraz ćwiczenie, czyli na przykład 1, 4. No.
wspaniale. Teraz na przykład spróbuję zrobić coś takiego, że gramy oczywiście warianty drugim, trzecim, czwartym oczywiście wypadałoby też zagrać. I ja bym gorąco zachęcał, żeby ten podstawowy komplet ćwiczeń 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 3-4, żeby zagrać. Natomiast tutaj spróbujemy zagrać jeszcze coś takiego, na przykład hammer on i gramy pierwszy, drugi, trzeci palec. Tempo równe, nie jakieś trym, to będzie później i musi być świadomie oczywiście zagrane. Na przykład następny motyw to, że gramy tak, pierwszy, drugi, czwarty palec. Tu mi co najcieńsza coś szwankuje. Oczywiście dochodzimy tam powiedzmy do 14 progu. Możemy spróbować kończyć na przykład właśnie na 14 progu czy na 15 progu. Tu do końca niekoniecznie akurat, bo tutaj chodzi o tą rozgrzewaczkę. Oczywiście jak nabierzemy tempa, to później rozgrzewamy się na całym gryfie. Kolejne ćwiczenie to jest po prostu na przykład 1-3-4. Do tego ile to już minut mamy? 8. A co, pan metronom, pan minutnik tu nie ma zamiaru nas informować? Czy 29 zostało? Czy też sięgamy dalej? Tutaj zauważcie jedno, że ja gram w poprzek gryfu. To akurat jest rozgrzewka na granie hammer on w poprzek gryfu. Co tutaj jeszcze możemy zagrać? Bo możemy jeszcze zagrać coś takiego, że no cóż, możemy na przykład. Tydym. Raz, dwa, trzy. Możemy cztery. Po prostu uderzam, robię hammer on 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 po 4 razy. Dochodzimy dalej, zaraz mi czas minie, dochodzimy dalej. Waszym zadaniem jest oczywiście dojść dalej, to nawet niekoniecznie grać teraz ze mną, tylko po prostu nastawić sobie minutnik, 10 minut, no 15 minut, 20 minut może być. Ja to jakby wyszedłem z założenia, że było 10 minut, żeby takie, chociaż tyle, żeby zagrać. Nawet z takim gadaniem, jak teraz ja robię. Co tutaj jeszcze można byłoby zrobić? No
tu jest właściwie o tyle to jest fajne, że właściwie tu ćwiczymy cały czas to uderzanie. Tą siłę palców, tego drugiego palca. Pierwszy oczywiście otrzymuje piórkiem uderzenie, a to ćwiczymy ten drugi palec, czy tam, czy trzeci, czy ten, w każdym razie ten uderzający, ten młotkujący. Oczywiście możemy zrobić troszeczkę to urozmaicić, na przykład zagrać 1-2, 1-2. Czyli na najgrubszej, czyli na szóstej, piątej. Szóstej, piątej. I później szóstej, piątej, czwartej. Można też się takiego mindfucka dostać, prawda? Widzicie? 10 minut. I to już właściwie to jest tyle. 10 minut. Czyli tutaj też chciałem udowodnić, że 10 minut na takie ćwiczenie naprawdę jest mało. Bo to jest co? Ćwiczcie 10 minut, 10-minutowa rozgrzewkę. To jest właściwie ledwo włączamy stoper i już zaczyna nam się kończyć. A ile możemy jeszcze rzeczy zagrać? Oczywiście. Dążymy do tego, żeby nam to przynosiło frajdę, prawda? Więc właściwie takie granie tutaj jest spoko, no nie urywa dupy, że tak powiem, ale ćwiczymy bardzo mocno wyrazistość i klarowność tych uderzeń, prawda? Możemy więcej robić tych motywów. Możemy zagrać tak samo pajączek raz, dwa, trzy, cztery. Też brzmi to bardzo fajnie, także dobra. 10-minutowa rozgrzeweczka bendingiem, hammer onem zaliczone. Oczywiście nalegam, żeby wracać do tych rozgrzewek. Nie to, że gramy w styczniu, zagramy rozgrzewkę na hammer on, a w grudniu później znowu powtórzymy. Nie, wypadałoby codziennie w ciągu swojego harmonogramu ćwiczeń. O którym też będę mówił, ale dobra. Na razie papatki, komentarze mile widziane, subskrypcja też. Dzięki, pa!